Jerba ma tę recenzję, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę nie tyle co recenzował yerbę, a pokazywał wam przepis na yerba mate z zieloną herbatą, a dokładnie yerba mate z maczą, o smaku zielonej herbaty, no zwał jak zwał. Będzie to uszlachetnienie Cruz de Malte Te Verde, którą recenzowałem ostatnio, moją maczą tradycyjną, którą również recenzowałem parę odcinków temu. Obydwa podlinkuję w opisie tego filmu. Co może wyjść z takiego połączenia? Z takiego połączenia może nam wyjść dokładnie coś takiego. To jest już przygotowana kolejna porcja yerby, a jak ją przygotować, opowiem wam za chwilkę i opowiem wam również potem, jaki plus takiego przygotowywania, jaką przewagę takie przygotowywanie ma nad pozostałymi sposobami. Żeby przygotować yerbę o smaku zielonej herbaty, tak naprawdę potrzebujecie trzech rzeczy. Pierwszą z nich jest yerba, w moim przypadku będzie to Cruz de Malta Te Verde, którą postanowiłem podrasować. Drugą rzeczą jest zielona herbata, w moim przypadku jest to moja matcha, którą recenzowałem na moim kanale, odcinek znajdziecie podlinkowany w opisie, a także naczynko, w którym wymieszacie te dwa składniki. I w moim przypadku jest to słoiczek, ponieważ takiej yerby nie chcę mieć zbyt dużo, taki słoiczek pozwoli mi na przygotowanie jednej porcji. I jak to należy zrobić? Na początek sypię yerbę, tak żeby mieć ten podstawowy surowiec. Następnie na yerbę dosypuję mojej maczy lub też jakiejś innej maczy, ale ja postanowiłem wybrać tą organiczną, ponieważ mi smakowała. Taka ilość mojej maczy pozwoli rzeczywiście na przygotowanie bardzo smacznego naparu. Zakręcam całość i tak jak widzicie, w tej chwili yerba ma jedny kolor, moja macza ma kolor mojej maczy, słoik również jest czysty, a jest to ważne, ponieważ tak jak wam pokażę za chwilę, i teraz wystarczy, że będę to potrząsał, wstrząsał. I teraz tak jak możecie zobaczyć, słoik jest oblepiony i tak samo oblepione są kawałki yerby, które mam nadzieję, że zaraz zobaczymy. W tej chwili nie można rozpoznać, jak ta yerba wcześniej wyglądała. Przy wybieraniu tej yerby ze słoiczka nie bójcie się, że zmarnujecie maczę, ponieważ to, co jest na obrzeżach słoiczka, zejdzie za pomocą po prostu przy wygrzebywaniu tej yerby do naczynka. To tyle. Teraz powiem, dlaczego taki, a nie inny sposób. Tak jak widzieliście, przygotowanie tej yerby jest naprawdę proste. Zajmuje dosłownie chwilkę. Tak naprawdę wystarczy połączyć dwa składniki, dokładnie je wymieszać. Teraz chciałbym wam opowiedzieć, co otrzymujemy po wymieszaniu tych składników i zalaniu ich w naszym materko. Otrzymujemy yerbę, która ma intensywny smak zielonej herbaty, ponieważ tak jak widzieliście, macza pozostała na ściankach nawet słoika. Ona dość mocno i łatwo przylega do wszelkiego rodzaju faktur powierzchni, więc każdy listek ostrokrzewu paragwajskiego, który znajdował się w tym słoiczku, każdy patyczek został obtoczony w delikatnie zmielonej maczy. Według mnie to maczę właśnie powinniśmy wykorzystywać do tego sposobu, ponieważ smak będzie rozłożony równomiernie, nie będzie miało miejsca to, że na przykład jakiś większy listek, gdybyśmy użyli herbaty liściastej, zielonej herbaty, będzie na przykład jeszcze nie zalewany, lub też na przykład wszystkie listki, które mieliśmy w danej partii, będą już zalane, więc jest to dla mnie plus, ponieważ równomiernie jest oddawany smak. Plusem jest również użycia maczy jest to, że kiedy my pijemy yerbę, jesteśmy przyzwyczajeni do tych takich drobnego pyłku, który gdzieś tam się unosi w bombii i przesuwa się po naszym gardle. I tutaj z maczą jest taka sytuacja, że po prostu te drobinki się dostają przez bombiję, więc też jest to o tyle fajne. Natomiast kolejna przewaga takiego rozwiązania jest taka, że próbowałem tą maczę nasypywać na górę yerby, próbowałem ją nasypywać pod spód i tak, pod spodem
Trzeba chwilkę poczekać, aż to się namoczy. Może zrobić się lekki beton. Możecie wciągnąć nieco parę drobinek takich sklejonych, co może nie być przyjemne. Natomiast w przypadku, kiedy nasypywałem ją u góry, to ona bardzo szybko się zaparzała i bardzo szybko gdzieś ten smak zielonej herbaty uciekał z całej mieszanki. Więc na drodze eksperymentów, według mnie, stworzenie yerba mate o smaku maczy, yerba mate o smaku zielonej herbaty, najlepszym i najefektywniejszym sposobem, również ze względu chociażby na czas, ponieważ jeśli będziecie mieli herbatę liściastą, no to musicie albo ją pokruszyć, albo na przykład rozciąć torebkę, w której się ona znajduje, i przesypać. Natomiast tutaj dosłownie, tak jak widzieliście, nasypałem, wymieszałem i już mogłem pić. I jest to dla mnie najefektywniejszy sposób, ponieważ te ma trzy największe plusy, czyli równomierny smak, który uwalnia się od razu, drobinki, które delikatnie łaskoczą nas w gardło, do czego jesteśmy przyzwyczajeni pijąc yerbę. No i smak fajny, pobudzający. Dodatkowo jest to ściągnięcie takie języka, takie jak było przy krusdemacie, również bez dosypania samej maczy, ale jest jeszcze większe. No i ten smak wyrazisty jest po prostu tej zielonej herbaty. I o ile sama macza, którą tutaj piłem, była taka nieco słodkawa, można powiedzieć, delikatna, no to w połączeniu z ostrokrzewem paragwajskim nagle ta matcha zyskuje taki brutalniejszy charakter, można tak powiedzieć. Natomiast sama yerba uzyskuje dodatkowe głębie smaku, czyli tą nieco słodycz. Ona oczywiście nie przestaje inaczej smakować, bo to zależy też, jakiej mieszanki użyjecie. Natomiast podbija ten smak yerby. To trochę tak, jakby dosypać cukru do gumy Turbo na chwilkę. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Także to tyle. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy takie sposoby łączenia ostrokrzewu paragwajskiego z różnymi dodatkami Was interesują. Jeśli tak, postaram się dla Was nagrać kolejne odcinki, bo nie zawsze na przykład chęć uzyskania yerby o smaku cytrynowej może oznaczać dodanie do niej cytryny. To może też, mogą to też być eksperymenty z kolendrą lub też melisą. Także dajcie znać w komentarzach, czy takie odcinki Wam się podobają, i do usłyszenia za tydzień. To chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mój kanał Ci się podoba i to, co robię, jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z yerbą, zadaj je pod tym filmikiem lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!